naszym nowym prezydencie. Wśród kilkuset uczestników debaty Dzień Amerykański na Śląsku nie było ani jednej osoby, która byłaby w stanie jednoznacznie przewidzieć skutki prezydentury Donalda Trumpa dla polskiej i europejskiej gospodarki. Obecny w Katowicach konsul generalny USA w Krakowie uspokajał, że wspólne wartości pozostaną niezależne od politycznej zmiany. Prezes CMC Poland, polskiej spółki należącej do amerykańskiego hutniczego giganta, prognozował, że dla interesów ulokowanych nad Wisłą ta zmiana nie będzie oznaczała nic złego. Zmiana prezydentury to będzie miała bardzo pozytywny wpływ tam w Stanach, z tego względu, że jednak biorąc pod uwagę, to są jak gdyby dwie takie główne rzeczy, tak? Wydatki na infrastrukturę, które prezydent Trump obiecywał, jak i ograniczenie importu. Także to są dwie rzeczy, które na pewno będą miały bardzo pozytywny wpływ na CMC w Stanach. America First to nowy kierunek amerykańskiej polityki, skupiony głównie na własnym interesie i rewizji międzynarodowych porozumień handlowych. Niepewność polskich polityków i przedsiębiorców jest spora. Oceniajmy nowego prezydenta i jego administrację po czynach, a nie po hasłach. Retoryka wyborcza czy postwyborcza jest rzeczywiście bardzo ciekawa, ale biznes jest biznes. Jest to człowiek biznesu, tak trzeba o tym pamiętać. Jest to przedsiębiorca, także człowiek rozsądny, człowiek sukcesu, człowiek, który zbudował nie tylko firmę, ale też pokaźną rodzinę i jakby, co do mnie przemawia, także dzieci, które są też przy nim. Widać, że umie budować zespoły i ja osobiście go popieram i uważam, że on da radę tak zbudować ten zespół, jakim jest rząd amerykański. Ma pewne wizje. Dla nas, jako taki długoletni sojusznik, strategicznym sojusznikiem, jaka Polska jest dla Stanów, to myślę, że tutaj nie mamy czego się obawiać. Zwłaszcza, że to właśnie na Śląsku wiele amerykańskich firm znalazło swoje przyczółki w Europie. W szczególności branża automotive. Przedstawiciele koncernu General Motors w trakcie debaty podkreślali, że gliwicki zakład Opla należy do najlepszych w całej firmie. Głównie dzięki zaangażowaniu i innowacyjności załogi. Zmiany polityczne za oceanem, czy też bliższe geograficznie problem Brexitu, może być paradoksalnie sporą szansą dla Polaków. Również tych, którzy zdecydują się na powrót z zarobkowej emigracji. Praca w naszym sektorze, w sektorze usług nowoczesnych, niewątpliwie jest bardzo tutaj atrakcyjna dla nich, bo ta umiejętność znajomości języka będzie tutaj bardzo dobrze doceniona. Druga rzecz natomiast, należy też pamiętać o tym, że część instytucji może się zdecydować rzeczywiście relokować swoje centra, swoje usługi właśnie z wysp na ląd i być może akurat Polska będzie tym krajem docelowym. Adam Sierak, WNP.pl.